Dzień dobry. Wielu z Was siedzi na YouTubie. Oglądacie filmiki, prawda? Czasami nagrywacie je, czasami macie zajebiste treści swoje, ale generalnie też śledzicie innych i obserwujecie, co inni robią. No i to jest zajebiste. Ale sęk w tym, że nie wiem, czy zauważyliście, ogromna część ludzi na YouTubie, 99% nic z tego nie ma, nie zarabia. Teraz nie mówię o reklamach, nie mówię o sponsoringu, nie mówię o tematach, które ewidentnie, wiesz, dają pieniądze, ale mówię o realnej szansie na promocję siebie, na promocję swoich idei. Masz pomysł jakiś fajny, chciałbyś, żeby ludzie wspierali, a tu bezsensowne komentarze. Masz jakąś ideę na produkt, na biznes, a tu się nikt nie pojawia z kasą, no bo tak naprawdę to ktoś tam zalajkuje, ktoś tam zlewa. Niektórzy mówią, że YouTube to tylko gimbaza. Błędne. Według mnie jest bardzo dużo ludzi dorosłych na YouTubie, ale no ci najmłodsi mają najwięcej czasu, żeby skomentować, żeby zalajkować. A więc znowu powinniśmy odsiewać fanów, tak? O tym pisałem w książce Hejtoholik. Jednak zobacz, tyle godzin, w tej chwili mówi się, że w każdej sekundzie wchodzi godzina wideo do sieci. Czujesz to? To jest szok. Ty z YouTube'a wiesz doskonale, wideo to podstawa, wideo is the king, po prostu rządzi, kurwa, bez wideo nie ma nic. W tej chwili wychodzę z domu, jadę po moją córkę, po drodze zahaczę sklep i właśnie nagrywam wideo promocyjne. Jutro zaczynam warsztat. No niestety na niego już się nie możesz bić, bo nie ma miejsc. Stand Speak Show Lego Pro, 3 razy S. Będę uczył ludzi, jak się nie bać kamery, jak po prostu dobrze kadrować, jak nagrać telefonem. Będziemy pokazywali sprzęt za miliony złotych, które mamy w naszym studio, ale będą również ludzie ćwiczyli ze swoimi aparatami. Ale o 12 zacznę, wybacz, SMS właśnie z banku przyszedł. Niestety znowu potwierdzenie, że ktoś coś kupił. W tym przypadku zapraszam Cię na live'a, pierwszego live'a o Snapchacie. Będzie kosztował 49 zł i dowiesz się, jak w 10 sekund. Nie jak nagrywając godzinne wideo, jak siedzieć przy montażu, przy edycji na YouTube, jak się męczyć i tak dalej, jak się wkurwiać, że ktoś się źle skomentował albo zhejtował. Jak w 10 sekund nauczyć się, bo tyle nas na czacie mają wideo albo filmy, jak w 10 sekund nauczyć się budować swój brand, jak w 10 sekund nauczyć się przekazywać fajne treści, jak zbudować zajebistą bazę super fanów, bo są zupełnie inne jakości na Snapie. I finalnie, możliwe, że jak na Snapchacie zarabiać. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę, tego Was nauczę. Od 12 do 14 prowadzę live'a. Link widzicie w opisie, czyli mwa.pl/3xs/snap. Macie ochotę się pojawić, zapraszam. Będzie mi fajnie, będzie miło podzielić się z Wami tą wiedzą. Na pewno nie mam, wiesz, setek tysięcy ludzi na Snapie, tak samo jak na YouTubie. Ale różnica jest taka, że kiedy na YouTubie moi znajomi mieli 50-100 tysięcy followersów, ja miałem 2-3 tysiące osób. Różnica była taka, że te 2-3 tysiące osób płaciło za moje szkolenia. Te 2-3 tysiące osób płaciło za moje książki. Dzisiaj na Snapie w ciągu tam 3-4 miesięcy udało mi się zbudować około 6 tysięcy fanów. Czasami jest to 4, czasami 6 tysięcy. I różnica jest taka, że ci ludzie są zajebiści, super komentują, super wspierają. Są mega merytoryczne pytania na AMA, Ask Mike Anything. Są świetnym wsparciem, kupują moje książki, ewidentnie rozwijają się i stosują tą wiedzę. To jest najważniejsze. A więc moi drodzy, tego Wam życzę. Życzę Wam wrzucenia potężnego biegu z wideo, wykorzystywanie wideo do promocji siebie. I mam nadzieję, do zobaczenia w sobotę o 12 do 14. A teraz muszę skończyć, bo muszę zapiąć pas, żeby nie było, że jeżdżę bez pasów. Trzymajcie się.